Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy chcą pracować, a nie mogą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dziwnie jest. Naród, cały kraj amerykański miał być wielki kryzys, którego nie było, kryzys z wentylatorami. No oczywiście w Ameryce dużo ludzi zarobiło, przede wszystkim na ci, którzy sprzedawali tak zwane shorts, czyli na giełdzie spekulowali, że cena będzie spadała. No, ci to zarobili powiedzmy dziesiątki, setki milionów. No, zaczynają rozdawać pieniądze podatników. No, znaczy, najpierw im pozabierali trzy razy więcej, to teraz im oddają trzy razy mniej, ale pieniądze idą. Miasta, stany, województwa, gminy, wszyscy dostają federalne pieniądze, które są zbierane z całego narodu. No i po co ta panika? Po co ta manika? Kiedy była cała ta grupa taka tygrysa, można powiedzieć, grupa tygrysa w Białym Domu na początku kwietnia, no to doradca Trumpa, Jared Kushner, no to jest można powiedzieć zięć, no tłumaczył, jak to jest z tymi wentylatorami, no bo te wentylatory, no to są potrzebne ludziom, którzy zachorowywują na wirusa, no i później mają wirusa i ich płuca po prostu się zapadają, no i muszą mieć podpompowane. Część tych idiotyzmów z tych wyliczeń wynikało, że to będą setki tysięcy, miliony ludzi zachoruje. No, ciekawe by było, żeby się dowiedzieć, jaki oni model używali. W każdym bądź razie on powiedział, że kryzys tych wentylatorów, no to można troszeczkę tak kontrolować, osłabić i tak dalej. No i wszyscy go tam zaczęli opluwać, wyśmiewać, no i zmieniali to wszystko, co mówił w zasadzie. No prasa komunistyczna, szczególnie te MSNBC, CNN, bo CNN, no to jest Clintonowa komunistyczna telewizja, no teraz to już to widać. No i Kushner powiedział w pewnym momencie, że Stany nie powinny w zasadzie tak za bardzo biec do tych zasobów i do magazynów federalnych. No bo trzeba pamiętać, że to są Stany Zjednoczone Ameryki, czyli jest Washington jako federalny wszystkich, no i Stany. Stany mają te takie, można powiedzieć, swoje ministerstwa zdrowia, swoje ministerstwa, no najróżniejsze na poziomie województwim, na poziomie krajowym, można powiedzieć, to Stany są niezależne. No, dużo Stanów amerykańskich to są większe niż niektóre kraje w Ameryce, w Europie. No i Kushner mówił, że żeby Stany nie biegły z takim rozochoceniem, żeby nie brali tych federalnych wentylatorów, no część na poziomie federalnym, no to się obawiali, że powiedzmy Nowy Jork sam w sumie wyrwie wszystko, także nawet zabraknie dla stanu Nowego Jork, no bo jest New York City, no i stan Nowy Jork. No to doprowadziło do tego, że środki przekazu, no szczególnie te lewackie, szczególnie te, które mają ten obłęd lewactwa amerykańskiego, no i po prostu syndrom choroby psychicznej przeciwko Trumpowi, to oni się wściekli i zaczęli tłumaczyć, że po prostu rząd federalny to chce chować wszystkie te wentylatory. Jedna dziennikarka w magazynie New Yorker to napisała, że te spotkanie, ten całe te podsumowanie, no to przejdzie jako jedno z najbardziej bezlitosnych przedstawień Białego Domu. No jest to lewactwo po prostu, to już widać na naszych oczach. Oni po prostu chcą wywalić
Trumpa, chcą zniszczyć republikanów, chcą zniszczyć konserwatystów za wszelaką cenę. Cena jest teraz upadek narodu, upadek kraju, no bo oni chcą przyjechać na białym koniu i powiedzą, że zrobią powiedzmy socjalizm, no i socjalizm wszystko zbawi. To jest makabryczne, że są w stanie starać się upiec pieczeń przy tej tragedii. No i aktualnie to wszystkie te, jak tak Kushner i cały fachowcy się skoncentrowali na danych i możliwościach, jak to rozparcelować, rozłożyć, no to działało, to wszystko działało. No i na dzień dzisiejszy wygląda, że w sumie cały kraj patrzył na jakieś katastrofy, na jakąś potężną katastrofę. FEMA to jest Federal Emergency Management Agency, czyli to jest Ministerstwo Kontroli czy emergency, no to jest katastrofa, no to jest takie ministerstwo, kiedy coś się dzieje. No w Polsce to mówią, że FEMA, to oni mają pełno tych obozów do internowania i tak dalej, ale to management, czyli te kontrolowanie tego wszystkiego, no to oni mówili, że będzie brakowało 130 tysięcy, a rząd federalny, rząd państwowy miał tylko 16 tysięcy tych wentylatorów, parę tysięcy w szpitalach wojskowych, no bo w Ameryce to we wszystkich stanach są szpitale wojskowe, tak zwane Veterans Administration, czyli tam Ministerstwo byłych żołnierzy, weteranów, no i też Ministerstwo Obrony Narodowej, też parę tysięcy, nie jakiejś potężnej ilości. No ale oni proponowali, żeby właśnie te wentylatory rozdzielać troszeczkę inaczej. Podeszli do tego bardzo, bardzo spokojnie, no bo zorientowali się, że to wszystko jest takie przypuszczanie. Wszyscy ci gubernatorzy, wszystkie stany po prostu wyciągały jakieś liczby z sufitu, no i podwajały czy potrajały te ilości, które potrzebowały. No ale administracja w Waszyngtonie wzięli za czyli sprawdzać, ile szpitale obciążały, jak obciążały, co tam było z jakichś tych danych statystycznych, no i się zorientowali i wiedzieli na poziomie federalnym, wiedzieli lepiej, ile jest tych wentylatorów w konkretnych stanach, niż ci gubernatorzy czy ci politycy w swoich stanach. No i co FEMA zrobiła? No oni zaproponowali, że po prostu będą wysyłali tylko tamte wentylatory, gdzie są potrzebne. No bo niestety, te wszystkie, ta gorączka, czy te ogniska zapalne, no to są bardzo, bardzo geograficzne. Niecały kraj jest pokryty tym, no szczególnie, że ludzie tam się pozamykali. No najwięcej to jest w różnych tych konglomeracjach, gdzie było dużo ludzi, no New York, Nowy Jork był kopnięty bardzo, no ale na początku Nowy Jork to krzyczał, że będzie potrzebował 40 tysięcy dodatkowych wentylatorów, no a teraz wygląda, że kompletnie to są wszystkie liczby przepchane. Druga sprawa to była to, że można było przesuwać z jednych szpitali, z jednych rejonów do drugich rejonów. No i zrobili taką rezerwę, dynamiczną rezerwę tych wentylatorów. Co to spowodowało? Że stany czy szpitale, które miały tam nadmiar jakichś tych wentylatorów, no to one mogły no nie tyle darować, co pożyczać innym, kto pomagał, a na poziomie federalnym oni po prostu było obiecane, że jeżeli faktycznie będą potrzebowali to, co dali, no to w granicach 24-48 godzin to wszystko będzie zwrócone do nich. Także no dosyć ciekawie do tego podeszli matematycznie.
FEMA również zadziałała dosyć szybko, bo jednak zrobili taki specjalny plan obrony, produkcja dla obrony kraju, no to jeszcze jest związane z II wojny światowej, także przestawili się niektóre tam, General Motors na przykład, no to przestawił się na produkcję tych wentylatorów. No i teraz produkują praktycznie rzecz biorąc, w tym roku będzie 200 tysięcy, no ale to też wygląda na to, że to jest po prostu wszystko niepotrzebne. Znaczy, dużo ludzi mówi, że dużo ludzi było chorych i tak dalej. No jest to makabra. Było to po prostu za dużo. Ja miałem nadzieję, że to będzie 2-3 tygodnie, wszyscy chorzy po prostu zostaną odizolowani sami z siebie, albo zostaną odizolowani nie bardzo przymusowo, no ale powiedzmy w szpitalach, no i całe te rozsiewanie tego wirusa się zakończy. No tak powinno być. Teraz szkoły w wielu stanach już pozamykali, nie dość, że do końca roku szkolnego, czyli wakacje też. Ludzie zaczynają mówić o sierpniu, wrześniu, październiku. To nie da rady. No to po prostu nie da rady. Urzędnicy, politycy, wszyscy ci, którzy dostają te pieniądze z podatnika, no to im jest bardzo dobrze. No ale 22 miliony ludzi, którzy nie pracuje, no musi to się skończyć. To się musi skończyć za tydzień, dwa i po prostu trzeba znaleźć, trzeba się koncentrować na tych, którzy są chorzy i na tych, którzy tam zarażali. No i każdy te z nowych kółeczka nie ma innej metody. Po prostu nakazywanie dla całego kraju, dla całego narodu to jest kretynizm, ignorancja. No i nic dziwnego, że ludzie wychodzą na ulicę i się denerwują, no bo nikt nie przedstawia, jaki jest plan docelowy. Ilość ludzi, którzy umiera z innych powodów, tylko przez koronawirusa, wygląda na to, że jest 2-3-4 razy większy niż z powodu samego wirusa. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Też dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.